dziś zawody na najsilniejszą juniorkę. A ciężary naprawdę będą ogromne. Ciężkie, ciężkie. I on nie startuje. No, większe niż Paleciak podnosi aktualnie. Tak, to na pewno. Nazywam się Agata Sitko, mam 19 lat, trenuję trójbój od marca 2019 roku. Z największych osiągnięć w tym roku złoto na The World Games, drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Open w trójboju siłowym klasycznym oraz złoto na Mistrzostwach Świata Open w trójboju sprzętowym w 2021 roku. I chciałabym pozdrowić schabownię oraz powiedzieć, że szkoda, że Patryk nie jest juniorem, bo rozniósłby ten filmik. Dziękuję. Nazywam się Zuzanna Kula, mam 23 lata. Jestem mistrzynią i rekordzistką Polski, Europy i świata w trójboju siłowym oraz wyciskaniu leżąc. Moim największym osiągnięciem jest srebrny medal na World Games. W tym roku jestem również pierwszą zawodniczką, która w historii trójboju zdobyła medal na tych zawodach. Siema, ja się nazywam Emilia Rutkowska, mam 17 lat i jestem debiutantką, także pierwsze swoje starty dopiero będę miała we wrześniu w IPF-ie. Jaki jest dzisiaj plan? Będzie dużo, do odciny. Będzie dużo, a na pewno będzie dużo dlatego, że miałaś dzisiaj fajną przygodę. I kawy ci już nie potrzeba i przetreningówki. Nie, nie trzeba zdecydowanie. Już jestem jak na fazie. No, trzymamy kciuki. Przede mną zawodniczka, która ma podobne rekordy do moich, także wiemy, że tu będzie dzisiaj grubo. No, myślę, że tak, chociaż nie wiem czy. Przez przygotowania do World Gamesów i przez chorobę po World Gamesach trochę mi mogły spaść wyniki, więc nie wiem czego się po sobie dzisiaj spodziewać. Jakie dzisiaj nastawienie? Dobre, aczkolwiek ciągów klasycznie bez sprzętu nie robiłam chyba z rok. To dzisiaj masz idealną okazję, żeby się sprawdzić i coś tam ciekawego pociągnąć, nie? Także powodzenia. No, dziękuję. Ciągi widzę rożewkowo dalej, lekko. Powiem ci, nie chciałbym z tobą teraz startować, bo chyba by było wpierdziel. Powiedz mi, jaki masz rekord w wyciskaniu? W wyciskaniu z treningu rekord mam 147,5, a z zawodów 145. No i tyle w temacie, nie? I walka, walka, walka. O, lekko. Emilia, powiem ci, że dołożyłaś w rożewce, a zrobiłaś lżej niż poprzednio. Jest tak trochę. No, powiem ci, że chyba pobijesz swój rekord, który sobie zamierzasz zrobić. Tak, myślę, że dzisiaj wszystkie swoje złe emocje tutaj wyładuję. No, śląskie powietrze ci w tym może pomóc, wiesz? Także. I walka, 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 walka! Oj, będziesz musiała cofkę zrobić. No, Zuza, muszę ci powiedzieć, że na razie masz takie podejście nie za ciekawe. No, przyznaję się do porażki. Nie no, porażka nie, mam nadzieję, że się jakoś zmotywujesz, zdenerwujesz i zaraz wyjaśnisz ten ciężar i następny, nie? No, obniżę myślę i później jeszcze raz podejdę pod ten ciężar, no. Będziesz z wiatrem, dobra. I walka! O, wiedziałem, że byli 160, wiedziałem! Nie, to poszło git. Jeszcze raz? Poszło git. Emilia, powiem ci, że podoba mi się twoje nastawienie, jesteś agresywna i ta sztanga się ewidentnie ciebie boi. No, ewidentnie tak. Cała moja agresja się tutaj przelewa, teraz chcę przebić ten wynik mój dzisiaj. Przebijesz, dużo przebijesz. Walka, idzie, 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 idzie. Pięknie, bardzo ładnie. Jak się motywujesz przed takimi podejściami na zawodach, bo tu jest inne podejście z tego co widzę. Nie no, ja na taki ciężar to ja na wyciskanie podchodzę w sprzęcie, no to dlatego to tak nie ma. To dajemy od razu 200, nie? Dobra, tak? Ale to sprzęcie. U, walczysz! I góra, góra, idzie, 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 przyklejone, przyklejone, coś Coś tam, gdzieś tam klej jest, nie? Ktoś oszukuje tutaj, nie? No. Powiedz mi, no teraz były szyny złe, podłoga była zła i powiedz mi, idziesz jeszcze jedno podejście? Nie, myślę, już daruję sobie, bo już nie ma sensu, myślę. No. Dobrze, dobrze. Dzisiaj, no. I walka, 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 dobrze, dobrze, aj! Aj, aż już się wystarczy, że z tą nogę zamiesz. Nie, nie, brakowało. No. Szkoda, końcówka. I jedziesz! Góra! Góra, 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 góra! Idzie, idzie! Ładnie, 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 ładnie! Dociągnij, dociągnij! No! No, poszło! Poszło! Ładnie, gratulacje, zrobiłaś. Dziękuję bardzo, miałam najlepszą asystę, więc poszło. Tak. Nie ogłuchnęłaś? Nie ogłuchłaś? Nie, lekko się tylko zakręciło wszystko, jak już skończyłam, ale wiedziałam, że muszę dociągnąć i dociągnęłam. Zawirował świat. Idziesz dalej? To jest ryzykowne. Nie wiem. Zobaczymy. Jedziesz, luz, o, luzik. Ja pierniczę. Jo, wychodzę. Powiem ci tak, nie wiem czy wiecie, no ona to robi zamkiem, bez pasków. Ładnie poszło. Powiedz mi, ja mam inne pytanie, co tam leci w słuchawkach? Obecnie opening z anime z Attack on Titan. Czyli nie Zenek. Szkoda. Ale ładnie, gratulacje. Idziesz jeszcze dalej? No, oczywiście. Lekkie było. I jedziesz! Góra! Góra, 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 góra! Idzie, idzie! Ładnie, 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 ładnie! Dociągnij, dociągnij! No! No, poszło! Poszło! Walka, 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 walka! Walcz, 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 walcz! Brakuje! Aj, szkoda, szkoda, szkoda. Ale walka była ostra, patrz. No. Żyjesz? No, gratulacje mimo wszystko. Szkoda, bo brakowało minimalnie. Tak, ale już się oderwało chociaż od podłoża, więc to dobry znak. No, z dołu masz proce, z dołu masz proce. No, robić ćwiczenia od kolan do góry, rak pule na pewno, przepraszam cię bardzo. No i myślę, że będzie to chodziło na 2-3 powtórzenia, bo naprawdę. Na pewno. No jeszcze raz gratulacje i... I walka, 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 idzie, aj, szkoda. Zmęczyłaś nogi, mi się wydaje, wiesz, czekaniem. O, długo czekałaś, minutę prawie, wiesz? Minutę. No dobra, mamy w piosence czekałam. No. No powiem ci, że cały smart chyba wstrzymał oddech, liczył na to, że zrobisz, no coś poszło nie tak, za długo? Może być kwestia, że za długo, bo czekałam na dobry moment w piosence, trochę taki pomysł. Może być też kwestia tego, że duży przeskok, no i też fakt, że właśnie dawno nie robiłam ciężkich ciągów w klasyku, bo były przygotowania do World Games. No, bo teraz było lekko. Nie, tak naprawdę puściłem ci Zenka i przez to poszło, wiesz, moja wina. Powiedz mi, o co chodzi z klasykiem? No tak, no trójbój dzieli się na klasyczny i sprzętowy i w sprzęcie po prostu się używa kostiumów, a w klasyku nie. No i to trochę może zepsuć technikę w klasyku i ogólnie siłę. No ja ci powiem, z tego co się dowiedziałem, to ty wczoraj byłaś ciągi w ogóle. A nie, wczoraj akurat nie, ale ogólnie robię SBD 6 razy w tygodniu, więc w poniedziałek robiłam. No, czyli szybka regeneracja. Skoczyliśmy challenge, wyzwanie, w którym wybieraliśmy najsilniejszą i najlepszą zawodniczkę w martwym ciągu, juniorek, czyli do 23 lat. Trzecie miejsce zajęła Zuza. Zuza, oklaski. Co chciałaś powiedzieć? Że jestem słaba. No, sprzęcie jest mocne, natomiast bez sprzętu jest to całkiem inny trening, tak jak z wagonem. Dokładnie ta sama sytuacja, czyli... Czyli jest słaby w wyciskaniu, ale w koszuli coś się coś potrafi. No. Tak? Coś się coś potrafię. No, coś potrafi, no. No, ma talent, nie? Dobra. Dobra, okej. Okay. Drugie miejsce, 17 lat najmłodsza, Emilia. Bo pobiłam dzisiaj swój rekord, więc to jest najważniejsze. Rekord swój pobiła. I teraz oficjalnie teraz wynosi 162,5. Prawie 165 poszło, tak? Prawie. Debiutantka, przed nami dopiero. Tak jest, bardzo ładnie. Okay. No i pierwsze miejsce bez wątpienia Agata, która pobiła tak mocny wynik, że wymyśliłem taki pomysł, aby zmierzyć Agatę z Marzeną Wierzbicką. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach. Gratulacje. 230 kg poza sezonem jest to dobry wynik. No, technicznie mi się podobało, siłowo nie do końca, ale mam 1000 wymówek, więc... No. Pamiętajcie, że jest po zawodach, po ciężkich zawodach. World Games to są mistrzostwa sportów nieolimpijskich, bo pewnie nie wiecie. Trójbój siłowy jest sportem nieolimpijskim, może kiedyś będzie olimpijskim, ale są właśnie zawody dla właśnie takich sportów jak trójbój siłowy, które są kandydatami do olimpiady. Nie? Dobra. Jakieś plany? No, nie wiem. Będzie 300? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Najpierw w szczęcie pewnie, potem w klasyku. Zobaczymy kiedy. Dobra, to dziś wszystko. No i co? Łapy nie ma i w komentarzach macie Instagramy dziewczyn.